Dzisiaj mówimy o postępach w leczeniu psychiatrycznym dzieci i młodzieży. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Dzień dobry, pani doktor. Witam serdecznie. Trwa reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Jak w ostatnich latach zmieniła się sytuacja tej grupy pacjentów? To jest bardzo ważne pytanie, pani redaktor, bo sytuacja zmieniła się w mojej ocenie znacząco, bo wprowadzamy nowy system opieki dla tych pacjentów w zakresie oddziaływań nie tylko związanych z opieką lekarską, ale także i oddziaływania psychologicznych, pracy w środowisku tego pacjenta, oddziaływania szeroko pojętych terapeutycznych. To jest taki obszar oddziaływań, na którym nam bardzo zależało i środowisko psychiatrów dziecięcych apelowało od lat. Można powiedzieć, że trudno jest w tej chwili w wiążący sposób ocenić w pełni efektywność tego nowego modelu, z tego względu, że nikt nie przewidział etapu wcale nie krótkiego, bo kilkuletniego, czasu, kiedy mieliśmy do czynienia z pandemią, z izolacjami, z konfliktem zbrojnym, który nadal trwa, z kryzysem gospodarczym i w związku z powyższym prace nad ułożeniem tego modelu trwały w sumie około 2 lat i wdrażanie samej reformy zbiegło się właśnie z okresem pandemii, z pierwszym lockdownem, gdzie podstawą tych zmian to jest właśnie praca w środowisku, niemożliwa wówczas, tak, bo był pierwszy lockdown, ale efektywność niewątpliwie widzimy i ja troszkę do tego nawiążę, przekazując statystyki, żebyśmy mieli taki obraz, tak, z jakim problemem też mamy do czynienia i z jakim wyzwaniem. Dużo się mówi na temat kryzysu psychiatrii dzieci i młodzieży, które miał miejsce jeszcze na długo przed pandemią. Ja zawsze przypominam, że jeszcze w 2012 roku ówczesny konsultant krajowy profesor Tomasz Wolańczyk apelował w imieniu środowiska o zmianę w zakresie opieki psychiatrycznej, też alarmując, że liczba pacjentów dziecięco-młodzieżowych rośnie, która wymaga takiej opieki specjalistycznej. Nie powiem nic odkrywczego, to co nie było zaopiekowane, tylko wybrzmiało i ten problem się nasilił. Jeszcze dodatkowo widzimy i obserwujemy, że w związku z tymi czynnikami, które wymieniłam na początku, kondycja psychiczna osób dorosłych jest znacznie słabsza i dzieci i młodzieży również. Jak porównamy sobie czas przed pandemią i okres po pandemii, kiedy dzieci i młodzież zaczęły wracać do szkół po okresie nauki zdalnej, to mając tylko dostęp do i analizując tylko sektor publiczny i dane dostępne z Narodowego Funduszu Zdrowia z centrali, bo nie miałam dostępu do sektora komercyjnego, to liczba pacjentów dziecięcych do 13 roku życia w porównaniu rok 2022 w porównaniu do 2019, czyli przed pandemią, to jest wzrost o 87% pacjentów więcej, a pacjentów młodzieżowych aż o 168% więcej. Więc to jest naprawdę duża skala, tak, takiego i tego wyzwania, o którym powiedziałam. I gdyby tak równolegle jednak nie były wprowadzane te zmiany systemowe, to ja bardzo często podkreślam, że bylibyśmy w bardzo dużym kłopocie i to by była katastrofa, bo ten niewydolny system nie byłby w stanie przyjąć tych pacjentów, którzy tej opieki, wsparcia potrzebują. A często też podkreślam, że praca w obszarze psychiatrii dziecięco-młodzieżowej to przede wszystkim praca nie tylko z tym naszym pacjentem dziecięcym czy nastoletnim, ale całym systemem, całym środowiskiem, w którym ten pacjent funkcjonuje. Jak bardzo ważne jest stworzenie takiej naturalnej sieci wsparcia dla tych naszych pacjentów i współpraca w zespole. I jak mówimy o tym, jakie są zmiany, zmiany są znaczące i myślę, że tutaj też potrzeba jest taka zmiana podejścia i mentalności w samym środowisku i w zespołach, które do tej pory tych pacjentów leczyły, leczą, bo podkreślam, układamy w pewnym sensie ten model opieki na nowo. Dużo udało się osiągnąć. Wiem, że jeszcze za wcześnie na podsumowania, ale gdybyśmy mogły zrobić takie wstępne podsumowania, co udało się osiągnąć i określić takie największe, najważniejsze cele do zrobienia w przyszłości w związku z tą reformą.
To tak nawiążę do mojej wcześniejszej wypowiedzi, że dla mnie w ogóle osiągnięciem bardzo dużym dla nas wszystkich jest wprowadzenie tych zmian, tak? Bo już w tej chwili mamy taką sytuację, że zgodnie z założeniami już funkcjonują na terenie naszego kraju trzy poziomy referencyjne, czyli ten pierwszy poziom referencyjny, głównie dedykowany oddziaływaniom takim psychospołecznym i pracy w środowisku naturalnym naszego pacjenta, drugi poziom referencyjny, trzeci poziom referencyjny. Tak tylko dla porównania chciałam zaznaczyć, że jak czytamy czy słyszymy, jak ten model opieki psychiatrycznej funkcjonuje w innych krajach, to chociażby Stany Zjednoczone, tam jest też bardzo duży problem, bo opieki środowiskowej generalnie psychiatrycznej nie ma i większość tych pacjentów w kryzysie dziecięcych, młodzieżowych jest przyjmowane w oddziałach, tak w SOR-ach, tak, w takich SOR-ach w Stanach Zjednoczonych i de facto możemy sobie wyobrazić, że to nie jest specjalistyczna opieka, tak, więc my mamy bardzo duży komfort w tym zakresie, ale to wymaga czasu, dlatego jest powołany też zespół, który zajmuje się ewaluacją tej reformy, przyglądaniem się, co działa właśnie, gdzie należy jeszcze wprowadzić zmiany i te zmiany, te wyzwania i to pytanie, co jeszcze i gdzie warto, nad czym warto się pochylić. To niewątpliwie w pracach zespołu w tej chwili pochylamy się nad programami specjalistycznymi, takimi programami dedykowanymi pacjentom dziecięco-młodzieżowym z określonymi jednostkami chorobowymi. Ja o tym powiem troszkę więcej za chwilę. No właśnie jak na przykład tak choroba afektywna dwubiegunowa czy schizofrenia, tak jednostki chorobowe w psychiatrii wieku dziecięcego i młodzieżowego, które są związane z czynnikami i genetycznymi, i biologicznymi, środowiskowymi, tak jak każda inna jednostka, ale to, co jest istotne w prowadzeniu takiego pacjenta, to przede wszystkim podstawa, tak, ustabilizowanie, takim chcę powiedzieć językiem zrozumiałym, tej biologii ośrodkowego układu nerwowego, czyli farmakoterapia. To jest podstawa. Tak jak często słyszymy, że oczywiście psychiatria wieku rozwojowego to głównie oddziaływania psychospołeczne, ale mamy jednostki chorobowe, gdzie podstawą jest farmakoterapia, czyli jeszcze raz podkreślam, ustabilizowanie tej biologii ośrodkowego układu nerwowego i jako oczywiście element oddziaływań kompleksowych, tak, plus oddziaływania psychospołeczne. Więc w ramach pracy, tak jak wspomniałam, programy specjalistyczne i koordynacja, tak, to jest niezwykle ważne, czyli współpraca międzyresortowa, koordynacja naszych działań z innymi obszarami, a niewątpliwie dla psychiatrii wieku rozwojowego bardzo ważny jest obszar edukacji, współpraca w tym zakresie, również w odniesieniu do profilaktyki, bo często podkreślam, że ten obszar w naszym kraju też wymaga takich rozwiązań systemowych. To, co jest też takim wyzwaniem i co jest też niezwykle istotne dla psychiatry wieku rozwojowego, tak jak wspomniałam o programach specjalistycznych, to leczenie farmakologiczne. Ja oczywiście często podkreślam, że mamy pewne jednostki chorobowe w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej i zaburzenia, gdzie absolutnie zaczynamy tak od oddziaływań psychospołecznych, gdzie zastanawiamy się nad farmakoterapią gdzieś w kolejnym etapie, tak, procesu leczniczo-terapeutycznego. Ale mamy takie jednostki chorobowe, tak jak wspomniałam, jak schizofrenia, czy właśnie choroba afektywna dwubiegunowa, gdzie tutaj podstawą jest wdrożenie odpowiedniej farmakoterapii. W psychiatrii wieku rozwojowego problem, który jest, no myślę, że szczególnie zauważalny w naszym kraju, to jest rejestracja danego produktu leczniczego i zalecenia czy wskazania i rekomendacje do stosowania danego preparatu. I trzeba pamiętać, że sama rejestracja to jest proces formalny, tak? Producent i rolą producenta jest dopuszczenie preparatu do obrotu, tak, z określeniem wskazań i zasad do jego stosowania. Natomiast rolą producenta nie jest określenie ani rekomendacji, ani zaleceń do stosowania danego preparatu w określonych jednostkach chorobowych. To jest rola ekspertów, tak? I eksperci formułują te zalecenia, rekomendacje w oparciu o medycynę opartej tak, na dowodach. I w związku z powyższym nie zawsze rejestracja, tak,
danego produktu pokrywa się z rekomendacjami czy zaleceniami ekspertów czy towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych. Dlatego w psychiatrii wieku rozwojowego często pojawia się termin off-label, czyli stosowanie preparatu poza wskazaniami rejestracyjnymi. I to dotyczy głównie wieku, tak, naszej populacji pacjentów dziecięco-młodzieżowych. Dlatego takie rozwiązania i opracowane rekomendacje, jak chociażby te, które pojawiły się i zostały opublikowane w tamtym roku, rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, tak, w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w schizofrenii o wczesnym początku są dla nas, szczególnie psychiatrów dziecięco-młodzieżowych, bardzo ważne, tak? Dlatego teraz rozpoczęliśmy pracę z kolei nad opracowaniem i wydaniem rekomendacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie z kolei postępowania diagnostycznego i leczniczego, tak, u pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. I tak chcę podkreślić, pani redaktor, dlaczego to jest ważne i istotne, bo pamiętajmy o tym, tak nawiążę do tych różnic pomiędzy rejestracją, rekomendacją a zaleceniami, bo jednak odpowiedzialność spoczywa na prowadzącym lekarzu. A z kolei lekarz, zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodach lekarza, lekarza dentysty, ma obowiązek leczyć swojego pacjenta zgodnie z obowiązującą aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami, środkami, należytą starannością, tak? I dlatego opracowanie rekomendacji, zaleceń, zwłaszcza jeśli chodzi o preparaty, które są stosowane na świecie w grupie wiekowej pacjentów dziecięco-młodzieżowych, ale nie mają rejestracji na terenie naszego kraju, a mamy opracowane rekomendacje i mamy to narzędzie, tak, to jest bardzo pomocne dla każdego lekarza, tak, i lekarza z doświadczeniem, a szczególnie jak mamy na myśli osoby, które wchodzą, tak, w ten obszar zawodowy, kształcą się, tak jak nasi młodsi koledzy rezydenci, czy osoby, które wybierają, tak, to szkolenie specjalizacyjne. Pani doktor, myślę, że problem leków jest tutaj bardzo, dostępności do terapii jest bardzo ważny, ale proszę powiedzieć, jakie są jeszcze bariery do pokonania, nad którymi pracujecie? I co jeszcze mogłoby poprawić sytuację dzieci i młodzieży? No, niewątpliwie, tak nawiązując do mojej wcześniejszej wypowiedzi, pula pacjentów dziecięco-młodzieżowych psychiatrycznych z rozpoznaniami, tak, zaburzeń, które wymagają bezwzględnie stosowania farmakoterapii w porównaniu z pozostałą grupą pacjentów. To jest naprawdę, bym powiedziała, promil. I dla nas też jest bardzo ważny ten zakres refundacji leku, tak, jakby z jednej strony rekomendacje, zalecenia, ale też możliwość jednak leczenia tych pacjentów, tak jak powiedziałam, zgodnie z ustawą, dostępnymi metodami, środkami, ale też uwzględniając możliwości. Pamiętajmy, że tak, to jest szczególna grupa pacjentów i jednak taka pomoc i wsparcie w zakresie refundacji tych preparatów ma dla nas ogromne znaczenie. I też tutaj cenię sobie współpracę z psychiatrami dorosłymi i z ministerstwem w zakresie, no, ujęcia, jak jest ujęta refundacja danego leku, że mamy nie mamy określonej tej bariery wiekowej, tylko mamy zakres objęty refundacją, czyli dana jednostka chorobowa. To jest dla nas bardzo ważne w odniesieniu do tych oddziaływań farmakoterapeutycznych. Te bariery do pokonania pozostałe, poza farmakoterapią, to tak jak wspomniałam wcześniej i tak nawiążę też do tej mojej wcześniejszej wypowiedzi, czyli ta współpraca, tak, z pozostałymi obszarami. Ja głównie się skoncentrowałam nad systemem oświaty, no bo każde nasze dziecko praktycznie jest objęte obowiązkiem edukacyjnym, a jeśli jeszcze nie, to tak, to mamy przedszkole, mamy żłobek, współpraca ze szkołami, ale też z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i tutaj, no, ściśle ze sobą współpracujemy, ale również i w zakresie, tak, współpracy z opieką społeczną czy z Ministerstwem Sprawiedliwości, więc dlatego tak podkreślam często tę współpracę międzyresortową i tę profilaktykę. Czy ta współpraca z placówkami edukacyjnymi, którą już udało się nawiązać, jest tutaj bardzo istotna, bo to jest
pierwsza instytucja, która może zareagować na. Ale absolutnie, pani redaktor, bo tak jak często podkreślamy, w psychiatrii jest dokładnie tak samo jak w pediatrii czy w innej specjalności, że im wcześniej tak zdiagnozujemy problem, to i efekty przychodzą szybciej, i bardzo często w niektórych jednostkach tak chorobowych wtedy nie ma konieczności hospitalizacji pacjenta, bo można wdrożyć pewne oddziaływania znacznie wcześniej, więc ta wiedza. Tak jak mówimy o profilaktyce, to też mam na myśli taką profilaktykę skierowaną nie tylko do dziecka i nastolatka, ale również i osób dorosłych, mam na myśli tutaj rodziców, również i nauczycieli czy pedagogów, psychologów szkolnych, bo to jest też ich głos. Jak mam spotkania z tą grupą zawodową, to jest informacja zwrotna, która płynie od kadry pedagogicznej w różnych szkołach i placówkach, że też jest taka potrzeba, tak? Jakby z jednej strony potrzeba diagnozy, umiejętności pracy z tym uczniem, który ma postawione rozpoznanie zaburzenia psychicznego, ale też nawet takie podstawowa wiedza dotycząca chociażby tego, na co zwrócić uwagę, jak dziecko ma wdrożoną farmakoterapię, tak? Na co tutaj być czujnym? Dlaczego jest to tak ważne, żeby tak osoby, które pracują z tym pacjentem, stosowały się do zaleceń, które wydaje specjalista? I stąd cały czas tak mówię o tej pracy zespołowej i współpracy szeroko pojętej i szeroko ujętej. Dziękuję pani bardzo. Bardzo dziękuję pani redaktor za rozmowę.